kilku dziennikarzy brakuje, którzy w trakcie pracy strasznie krytykowali nas za to, co tutaj robimy, dzisiaj ich jakoś nie ma. Krytykowali, co tu robimy, jakieś betony robimy, coś, a dzisiaj wszyscy chwalą, bo widzą, jak piękne są te bulwary, jak pięknie są zagospodarowane. Mimo że oficjalnie dzisiaj otwieramy, to już kilka dni wcześniej wielu ludzi tutaj korzystało, było, mimo że pogoda jest taka sobie, ale jak się to wszystko na wiosnę zazieleni, to dopiero będzie widać, jak te bulwary będą wykorzystane. Dobrze, że się udało nam to zrobić. Mamy kolejną piękną inwestycję w mieście oddaną, która będzie służyła przez wiele lat wielu ludziom. Myślę, że no piękny jest plan, projekt, który był naprawdę, był przemyślany, był wielokrotnie dyskutowany, ale efekty też dzisiaj wszyscy, te pozytywne efekty dzisiaj widzimy. Pogoda wyjątkowa nam nie sprzyjała, biorąc pod uwagę jaki rodzaj robót, no wszystko to było praktycznie do zabudowania, do posadzenia na gruncie. Jest ścieżka rowerowa, tak patrząc od potoku, jest ścieżka piesza, my tak nadaliśmy jej też taki charakter edukacyjny, bo tam w pewnym miejscu są takie i w formie zabawy przede wszystkim dla dzieci, są place zabaw dla dzieci młodszych, starszych, są dwie siłownie terenowe, są dwa boiska nowo wybudowane o nawierzchni poliuretanowej, jest rekultywowane boisko trawiaste, które tu już było wcześniej. No jest taka mini kolejka do zjeżdżania, no element zabawowy. Są trzy toalety, dwie prefabrykowane, budowana toaleta. W tej murowanej toalecie no jest taka pewna nowość, bo o to nas proszono. Dostawaliśmy w tej sprawie maile, żeby stworzyć pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci. To młode matki, które tu bywają z dziećmi na bulwarach, no takim postulatem się zwróciły i udało nam się to zbudować i wyposażyć. No to są te podstawowe, no oczywiście miejsca do grillowania, ścieżki, no pełna rekreacja. Każdy, kto przyjdzie tutaj, dla siebie znajdzie coś atrakcyjnego, coś miłego, bo i dla dzieci jest, dla młodzieży i dla dorosłych. Można sobie piknik rodzinny tutaj zrobić, ale można piłkę pograć, można na rowerze pojeździć, bo te ścieżki rowerowe zaczynają się już zamykać powolutku, zaczynamy zamykać te obwody. I myślę, że dzisiaj mamy ogromną satysfakcję, że te bulwary, które obiecałem, że skończymy mimo wielu trudności, bo miały być środki unijne, nie ma na razie tych środków unijnych, z własnych środków miejskich zrobiliśmy. Wykonawstwo jest znakomite, bardzo solidne i myślę, że firma, która jeszcze nie po raz pierwszy bierze dla nas, wykonuje inwestycje, naprawdę tutaj pokazała, co potrafi. Jest to naprawdę wysokiej klasy jakość i to jest bardzo ważne, że ta jakość wykonawstwa jest bardzo wysoka, bo to jest gwarancją tego, że to będzie nam przez długi okres służyło.